Pierścińska, zapraszam na poniedziałkowe wydanie Kuriera Ostrowickiego. Punktualnie o godzinie 16:15 na Ostrowieckim Rynku oficjalnie rozbłysła świąteczna choinka. Przez cały dzień na rynku trwały występy dzieci, a dorośli mogli zakupić strojki świąteczne wykonane przez koła gospodyń wiejskich z całego ostrowieckiego powiatu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Start! Na ten moment przez cały rok czekało wielu Ostrowczan. Uroczyste zapalenie światełek na największej i najbardziej rozświetlonej choince odbywa się zawsze w niecodziennej scenerii. To także chwila zapowiadająca rozpoczęcie w całym mieście tej wyjątkowej bożonarodzeniowej atmosfery. To takie symboliczne rozpoczęcie świąt Bożego Narodzenia w Ostrowcu Świętokrzyskim. To rozświetlenie tej choinki to taki gest, który oznajmia, że w Ostrowcu Świętokrzyskim rozpoczął się okres świąt. Niezależnie od pogody, impreza zawsze gromadzi tłumy Ostrowczan i zawsze budzi wielki zachwyt, nie tylko wśród naszych najmłodszych mieszkańców. Bardzo nam się podoba, bardzo ładnie ubrany jest rynek, mieszkamy niedaleko, widzimy wszystko z okien. A tobie coś najbardziej? Choinka! Bo bardzo jest piękna. W tym roku dodatkowego blasku choince, jak i całej imprezie, dodał pokaz sztucznych ogni. Mi się podoba, jak strzelają petardy i choinka jest ubrana ładna i śpiewają. Uroczyste zapalenie iluminacji zarówno na choince, jak i innych świątecznych ozdobach to tradycja kontynuowana od 3 lat. Towarzyszą jej zawsze występy solistów i zespołów złożonych z młodych ostrowieckich artystów. Jednymi z najbardziej wyróżniających się byli oczywiście Mikołaj oraz Śnieżynki, którzy rozdawali słodkie prezenty. Z ich wizyty cieszyli się wszyscy, niezależnie od wieku. Oczywiście, że Mikołaj istnieje, oczywiście, że istnieje. Jesteśmy za dużo atrakcji ciekawych, można ciekawie spędzić czas, fajnie. Spędziłyśmy tu cały dzień, naprawdę nie było się jak nudzić. Skoro zapalenie lampek na miejskiej choince wprowadziło bożonarodzeniowy nastrój, to nie mogło zabraknąć także życzeń od prezydenta Ostrowca. Myślę, że czas spokoju, refleksji, czas spędzony w gronie rodzinnym, czas na przemyślenia, czas na postanowienia, czego życzę wszystkim, spokoju, optymizmu i radości i chwil spędzonych w gronie najbliższych. To nie jedyna impreza, jaka jeszcze w tym roku odbędzie się na Ostrowieckim Rynku. Już w najbliższą niedzielę, 17 grudnia o godzinie 15 odbędzie się spotkanie wigilijne, a tradycyjne pożegnanie Starego Roku rozpocznie się wieczorem 31 grudnia. Niepubliczna placówka opiekuńczo-wychowawcza w Małachowie otrzymała z PFRON-u nowy samochód do przewozu swoich podopiecznych. Jest to już 3 tego typu pojazd, który trafił do powiatowych jednostek. Nowy samochód przekazali w Towarzystwie Świętego Mikołaja dyrektor świętokrzyskiego oddziału PFRON-u Andrzej Michalski i starosta ostrowiecki Zbigniew Duda. To już kolejny samochód, który pozyskujemy z dofinansowaniem z PFRON-u. Dofinansowanie to jest 70%. 105 tysięcy kosztował cały samochód, natomiast 38 tysięcy pochodzi ze stowarzyszenia Razem. Samochód oczywiście będzie wykorzystany do dowozu dzieci, będzie wykorzystywany do dowozu dzieci do szkoły, do lekarza, na imprezy sportowe, na zajęcia sportowe. Będzie po prostu służył. A wiadomo, że poprzedni samochód był już wiekowy i koszty utrzymania, ale i komfort to na pewno nieporównywalne z tym Volkswagenem. Samochód uzyskano z programu wyrównywania różnic między regionami z 70% dofinansowaniem z PFRON-u. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w tym roku zaspokoił potrzeby w tym zakresie w 86%. Więc to nie tylko powiat ostrowiecki, ale faktem jest, że ta współpraca z powiatem ostrowieckim bardzo dobrze się układa. Nowy samochód to 9-osobowy Volkswagen Transporter, który zostanie wykorzystany do przewozu podopiecznych ośrodka w różnych celach.
Samochód potrzebny będzie, w szczególności wykorzystany będzie do wyjazdów dzieci w realizacji zadania polegającego na rehabilitacji naszych wychowanków. Będą to przede wszystkim wyjazdy do lekarzy specjalistów, wyjazdy do szkół, na zajęcia kulturalno-oświatowe, rekreacyjne czy sportowe. Podczas przekazania samochodu starosta ostrowiecki zapowiedział także przekazanie środków finansowych z powiatu na termomodernizację budynku siedziby placówki opiekuńczo-wychowawczej w Małachowie. W przyszłym roku planujemy termomodernizację budynku. Na ten cel przeznaczyliśmy 30 tysięcy, ale w tej chwili już wiemy, że są to zbyt małe pieniądze i na następnym posiedzeniu zarządu będziemy szukać pieniędzy, więcej pieniędzy, żeby przeznaczyć na ten remont. Goście oprócz samochodu przywieźli także ze sobą kosze ze słodyczami, które wraz ze świętym Mikołajem przekazali podopiecznym ośrodka. W niedzielę osiedlowy dom społeczny Malwa gościł wyjątkową osobę. Z inicjatywy działaczy Rady Osiedla Złota Jesień do dzieci przyjechał święty Mikołaj. Nic tak nie cieszy dzieci jak zabawa i spotkanie ze świętym Mikołajem. W każdej dzielnicy Ostrowca odbywają się imprezy, których organizatorami są Rady Osiedla. W minioną niedzielę dzieci z rodzicami do Domu Kultury Malwa zaprosili członkowie Rady Osiedla Złota Jesień. Jest to jedna z najmniejszych dzielnic Ostrowca, ale i tu są dzieci, które cieszą się na takie zabawy. Tym razem bawiło się około 40 maluchów, dla których przygotowano ciekawe zabawy i niespodzianki. Na pewno jedną z nich była wizyta starosty Zbigniewa Dudy, który nie tylko złożył życzenia, ale także obdarował maluchy słodyczami. Na zakończenie pojawił się oczekiwany święty Mikołaj. W towarzystwie starosty wręczył wszystkim dzieciom paczki z łakociami. Pierwsze w tym sezonie zwycięstwo odnieśli tenisiści stołowi Zgody Janik. W sobotę pokonali drugi zespół Orląt Bilcza 8-2. Dla zespołu Zgody po dwa punkty zdobyli Damian Listek i Krzysztof Tokarski, po jednym punkcie Sławomir Kasprowicz i Piotr Zwoliński, a także deble Kasprowicz-Tokarski i Listek-Zwoliński. Drużyna z Janika jest beniaminkiem w drugiej lidze świętokrzyskiej tenisa stołowego i dopiero poznaje realia ligowych rozgrywek oraz możliwości swoich przeciwników. Poziom w lidze jest dosyć wyrównany. W sumie tak najlepszą drużyną to jest STS, tam drużyna Suchedniowa, która jest jakby poza zasięgiem, a nawet graliśmy już mecze z drugą drużyną, z trzecią. Jeden mieliśmy remis, z tą drugą drużyną przegraliśmy tylko 6-4. Także poziom jest bardzo wyrównany, ale chociaż jeszcze w tych kluczowych momentach widać, że brakuje nam ogrania. Jesteśmy beniaminkiem w lidze. No i sądzimy, że drugi sezon będzie lepszy. Na coraz lepszą grę zawodników Zgody niewątpliwie wpływają systematyczne i intensywne treningi. Trenujemy dwa razy w tygodniu, w poniedziałki, w środy po 3 godziny. Także sądzimy, że to jest wystarczająco jak na nasz poziom. Wpływ na dobre zgranie zespołu ma również kilkuletnia już znajomość członków drużyny. W tym gronie to spotykamy się już około 8 lat, tylko nie miał się kto tym zająć, żeby do tej ligi wystartować. Ale teraz właśnie dzięki pomocy panu burmistrza, pana Macieja Dziedzica, pana Tomka Banasika, udało nam się stworzyć drużynę i wystartować w lidze. Kolejny ligowy mecz przed własną publicznością tenisiści stołowi STS Zgody Janik rozegrają dopiero w nowym roku. W sobotę 13 stycznia ich przeciwnikiem będzie drugi zespół UKS Meteor Wąchock. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do obejrzenia kolejnego wydania Kuriera Ostrowieckiego.